Hej, siemano widzowie, ja jestem Archenox, a dzisiaj właśnie będzie w sobie taki specjalny film, bo będzie recenzja Loda Ekipy. Tak, Loda Ekipy będzie recenzja, właśnie on tak wygląda. Ja nagrywam to na szybko, bo mi za chwilę ten lód się roztopi. Ja wiem, kto coś powie, ale jak, czym ty się jarasz, jak to jest zwykły lód? Ale po pierwsze, Lody Ekipy mają wartościowy papierek. Teraz właśnie są takie memy, że wartościowe papierki po Lodzie Ekipy. Ja nagrywam taki film po prostu dla beki, żeby kurna miałem wyświetlenia, bo wiadomo, Lody Ekipy mają wyświetlenia. Jak ktoś się recenzuje, no to widzimy się już za chwilę. Powiedzieć, że to jest, jakby to powiedzieć, okrutnik, no, po prostu. Dobra, otwieramy sobie tego lodziksa. Tak, otwieramy. Kurna, otwieraj się. Kurna, jak się jaram. Ja tego papierka nie wyrzucam. Dobra, bierę. No i testujemy. Dobry nalec. Powiem, że zaskoczyły mnie te lody. Ostrzela. Posłuchajcie. Nie no, to teraz powie, po co ja pokazuję swoją jamę ustną, ale po prostu no naprawdę strzelają. Ta polewa, naprawdę, to jest naprawdę, te lody są, nie no, coś powie, ale jak ty masz 16 lat i takie lody kidów pokazujesz, tam dzieciaki tym się jarają. No ale te lody są nawet spoko. No, to są dla mnie takie jakby kaktusy, nie wiem, ktoś powie, to są, no to jest to samo co kaktusy, ale są dobre, bo co mają innego, to po prostu posypkę inną i jeszcze strzelającą. No powiem, że te lody są nawet dobre. Very good. Ja to będę w montażu tam przyspieszał, jak to jem. Ten czasami, żeby ktoś nie powiedział, że ja tylko ten. No ale powiem, że ten lód ekipy. Może jeszcze w przyszłości będę robił recenzję innych tam smaków, bo ten, ale powiem, że te lody są no fajne, no ale szału nie robią, bo to są po prostu zwykłe lody ten, ale oceniam je tak 8 na 10, bo są naprawdę mega spoko, tak mega spoko, te lody ekipy, kurwa, teraz taki, właśnie tak te lody mają teraz takiego hype'a, kurna, że robali teraz niektórzy ludzie tam, tam screena pokażę, że normalnie sprzedawają te papierki po kilkanaście tysięcy złotych, to naprawdę nieźle, jak to takie papierki, kurna, tyle kosztują. Naprawdę dobre. Nie wiem, coś powiedziałby, no, to nie można gadać z pełnymi ustami, ale dobre lody. Dobra, ja tam powiem, że te lody są spoko. Ja je tam dojem jeszcze poza odcinkiem, ale powiem, że naprawdę te lody są
dobre, ja oceniam tak 8 na 10. No jeżeli taki film się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, a ja pędzę. Doję sobie tego loda ekipy, ja się mi będę żegnał. Do usłyszenia. Cześć. A few moments later. No i pamiętajcie, że ja to tylko dla Beki nagrałem tą recenzję, no ale ja tam nie obrażam tych, którzy jedzą tam te lody ekipy, tam je lubią, no ale po prostu są jakieś tam dzieciaki, nie wyzywając, żeby nie było tutaj gówno burzy, bo to naprawdę te lody nie różnią się tam od kaktusu, po prostu są, to jest to samo. No ale może jedynie tam to się inną polewą to różni. No ale ja tam powiem, że te lody no są spoko. Ja tam nie będę wyzywał, żeby ktoś mi tam właśnie jak mówiłem gównoburzy tutaj tam nie kręcił, że ja tam się śmieję z tych dzieciaków kurnateny. Nie, ja po prostu swoje zdanie wyrażam, bo te lody po prostu niczym się nie różnią od kaktusów. No mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Czekajcie, musiałem odłożyć ten papierek. No naprawdę, jeżeli taki film wam się spodobał, to koniecznie stawcie taką łapeczkę w górę. Bo powiem, że te lody są nawet spoczko, tak spoczko. To pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, z dzwoneczkiem i pozytywnym komentarzu. Ja się wam będę żegnał, do usłyszenia, cześć!